Na koniec tegoroczne nominacje do Mistrza Mowy Polskiej. Znamy nazwiska osób, które teraz walczą o Państwa głosy. A więc przed Państwem Mistrzowska Dwunastka. Mówią pięknie, mądrze i poprawnie. 12 wspaniałych. Wśród nich Mistrz Mowy Polskiej. Telewizja Polska też ma się kim pochwalić. Ja nadal nie wierzę, że otrzymałem tę nominację. To jest wspaniałe wyróżnienie i ogromne zobowiązanie do tego, by do tego mistrzostwa dążyć. Od tego roku pieczę nad skarbnicą ojczystej mowy sprawuje Akademia Mistrzów Mowy Polskiej. Cel jeden. Wyłanianie i nagradzanie tych, którzy dbają o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Laureaci poprzednich edycji skupieni w Akademii Mistrzów Mowy Polskiej wskazali placówki życia publicznego, które kultywują, pielęgnują, troszczą się o język polski i wykuwają mistrzów mowy polskiej. Bo choć trudno w to uwierzyć, słysząc dzisiaj, jaką polszczyzną posługują się politycy, nauczyciele czy naukowcy, w XV wieku Polacy byli najlepszymi mówcami w Europie. Jest problem globalizacji, który dotyczy nie tylko życia społecznego, ale obejmuje on także język. Konkurs ma to zmienić. Głosować można na stronie internetowej www.mistrzmowy.pl. Mistrza poznamy 19 września.